W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Konsekracja świętemu Józefowi. Dzień drugi. Litania do świętego Józefa. Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego świętego. Wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocą wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwie miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większej korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się mu poleca. Święta Teresa z Awili. Z pewnością znasz świętego Maksymiliana Kolbego, bohaterskiego zakonnika, który oddał życie za innego więźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Święty Maksymilian był żarliwym apostołem Matki Bożej i propagował akt zawierzenia Maryi. W roku 1917 założył rycerstwo niepokalane. Ale czy słyszałeś o Józefie Kentechiu, innym wielkim apostole oddania życia Matce Bożej? W roku 1941 gestapo aresztowało ojca Kętnicha i uwięziło w Kabalencji. Hitlerowcy z jakichś powodów nie zamierzali wywozić go do obozu koncentracyjnego, ale ojciec Kętnich, żarliwy wyznawca Matki Bożej, zażądał, aby go wysłano do Dachau. Pragnął ofiarować swoje cierpienie, aby wesprzeć w ten sposób ruch szenstacki, który zainicjował w 1914 roku. Założył to maryjne dzieło, ponieważ chciał głosić cnoty Matki Bożej i dzięki oddaniu Maryi przemienić świat. Ojciec Kętnich spędził w Dachau 3 lata. Metoda zawierzenia Maryi ojca Kętnicha znana jest jako przymierze miłości. Wierzył on, że przymierze miłości zawarte z Maryją naprawi świat dzięki przeobrażeniu członków ruchu objawienia Matki Bożej. Oczywiście nie miał na myśli dosłownych objawień. Członkowie ruchu poprzez naśladowanie cnót Maryi mieli stać się jej odbiciem i okazywać jej obecność w świecie. Kościół i świat potrzebują takich objawień. Kościół i świat potrzebują także objawień świętego Józefa. Kobiet i mężczyzn, którzy będą promieniowali cnotami świętego Józefa, zwłaszcza jego wierną miłością męża i ojca. W świecie prześladowanym ideologią gender i zamętem wokół małżeństwa i rodziny, takie objawienia Maryi i świętego Józefa są bardzo potrzebne. Pomóc w tym może zawierzenie świętemu Józefowi i naśladowanie jego cnót. Litania do świętego Józefa przygotuje cię do całkowitego oddania się swojemu Ojcu Duchowemu i nauczy cię, jak naśladować Jego cnoty. Litania pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Modlili się nią nieliczni święci. Wersję, którą ty będziesz się modlił, zaprobował i promulgował święty papież Pius X w 1909 roku. Dzięki litanii do świętego Józefa poznasz cnoty i cuda swojego Ojca Duchowego i staniesz się objawieniem świętego Józefa na świecie. Chronię cię w twych ramionach, święty Józefie, abyś mógł mnie prowadzić ścieżką cnót. Święty Klemens Maria Hofbauer. Święty Józef jest twoim wzorem umiłowania Jezusa, Maryi i dusz.
Wzory należy naśladować. Poprzez naśladowanie cnót świętego Józefa zaczniesz przypominać swój wzór i wywierać ogromny wpływ na świat. Cnoty świętego Józefa staną się twoimi cnotami. Staniesz się drugim świętym Józefem. Wybitne cnoty świętego Józefa stanowią jego zasługę i staje się on dla nas wzorem. Błogosławiony William Józef Heminade. Święty Józef jest naszym przewodnikiem i wzorem. Ponieważ mamy takie same powołanie jak on, musimy żyć jego życiem, praktykować jego cnoty i przyjąć jego ducha. Święty Piotr, Julian, Eumart. Kochajmy Jezusa ponad wszystko. Kochajmy Marię jako naszą matkę, ale czy moglibyśmy powstrzymać się od kochania Józefa, który był tak blisko zjednoczony z obojgiem, Jezusem i Marią? I czy możemy go bardziej uczcić, niż naśladując jego cnoty? Co czynił w swoim życiu, oprócz rozważania, poznawania i wielbienia Jezusa, nawet wśród codziennego trudu? Patrzcie więc, oto nasz wzór. Święta Magdalena, Zofia, Barat. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Bóg Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij
O najczystszy, oblubieńcze, błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.